dobrze mi się grało. Myślę, że trafiłam, tak mi się poszczęściło, trafiłam chyba na taki najfajniejszy moment całej ligi, na który wszyscy czekają, na te najważniejsze spotkania. I mam nadzieję, że pomogłam zespołowi na tyle, na ile potrafiłam i tyle, ile miałam, to dałam to dzisiaj na boisku. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Myślę, że nie było takie super łatwe i przyjemne od początku do końca. Gdzieś tam nam się noga ledwo podwinęła, ale chyba gdzieś tam każdy oczekiwał, że budowlanie pokaże gdzieś tam pewien fragment takiej bardzo dobrej gry. No i nas przycisnęły, my trochę te kontrast straciłyśmy. Ale koniec końców 3-1 to myślę, że jest naprawdę dobry wynik. No tak, przed meczem szczerze mówiąc zakładam, że może być 3-1, że gdzieś tam w jednym secie może stracimy tą koncentrację i faktycznie tak było. No bardzo się cieszę, że po dwóch wcześniej przegranych meczach ostatnimi czasy jakby potrafiłyśmy wyjść na ten mecz od samego początku skupione i pokazać jednak, że to my zasługujemy na ten finał, bo też bardzo nam na tym zależało. No myślę, że ciężko to teraz cokolwiek powiedzieć, bo też dopiero co skończyliśmy grać, ale no przeanalizujemy to szybko w hotelu i będziemy starały się jak najlepiej też mentalnie przygotować do tego spotkania. No na pewno to było bardzo ciężkie spotkanie. Po pierwszym secie nie było tego gdzieś tam widać, ale od drugiego seta tak naprawdę Budowlane już grały no, dużo lepszą siatkówkę. No i bardzo ciężko nam się gdzieś tam grało, ale no cieszy to, że po tym przegranym trzecim secie potrafiłyśmy się podnieść i dość wysoko wygrać tego czwartego seta i cały mecz. Wydaje mi się, że trochę odpuściłyśmy może tak, że no myślałyśmy, że może sama się po prostu to wygra, no ale Budowlane walczyły i my już gdzieś tam już nie mogłyśmy ich później dogonić, więc myślę, że to gdzieś najbardziej zaważyło. No i odpuściłyśmy też trochę na zagrywce, bo w poprzednich setach odrzucałyśmy je od siatki i łatwiej gdzieś tam się nam grało. No ale na szczęście mówię, wróciłyśmy w kolejnym secie i wygrałyśmy cały mecz.